Witajcie moi drodzy, z tej strony ja MWK i w dzisiejszym filmie będziemy oglądać kolejną dawkę animacji z Minecraft, więc na starcie zostaw łapy w górę, zasubskrybuj ten kanał, bo jeżeli zasubskrybujesz, nie przegapisz reszty filmów, a jak dasz łapę, to będzie więcej właśnie tego typu filmów, więc byku, zostawię łapę teraz, na co czekasz? Dobra, lecimy do oglądania. Okej, mamy Steve'a, jak możecie zauważyć, który obudził się na bezludnej wyspie i leży tutaj Alex, pa. Nieprzytomna Alex, czy on ją ściągnął koszulkę, żeby ją, dobra, widzieliście, co się wydarzyło chyba, nie muszę tego komentować. No, ważne, że wstała, nie? I też chyba jest w szoku, że obudziła się na bezludnej wyspie. Czekajcie, co to jest? Czy to jest telefon? W sensie telefon, tablet jakiś? Tak, patrzcie, o kurde, mamy tutaj Rika, ale minecraftowego, który ewidentnie teraz pokazuje nam 100 dni na survivalu, czyli oni utknęli na bezludnej wyspie i muszą tu przetrwać 100 dni, czaicie? O kurde, dobra, to będzie misja, no ale dobra, jak możecie zauważyć, nie jest tak źle, bo aha, on będzie nimi, słuchajcie, sterował, widzicie? Pogodę sobie wybiera i chce, o kurde, ale porąbany gość! Co jest? No dobra, jestem ciekawy, co tutaj się wydarzy. Alex zbiera różne surowce, które pewnie do czegoś jej posłużą, on klika w ten. O nie, respi pająka i co? Pojawi się jej pająk, tak? Pojawi się jej pająk, pa. Z tych krzaków wyjdzie. O kurde, ja bym uciekał na twoim miejscu i dobrze robisz, że uciekasz. Aha, to jest perspektywa pająka teraz chyba. O kurde, dobra, czyli mamy pierwszą istotę, która ich zaatakuje. Steve tutaj zdążył zbudować domek, jak możecie zauważyć, a teraz poluje na rybcie i czy on ją zabije kamieniem? Tak, chyba mu się udało. Dobra, teraz będzie ogień tutaj robił, a ona, aha, ogarnia tą rybę do jedzenia. Nie no, świetnie, jedna ryba na dwie osoby. Dobry pomysł. Polecam. No ale dobra, czy uda mu się... Ojojoj, nie udało mu się zrobić ognia. Jeszcze się przeciął patykiem. No to naprawdę trzeba umieć. Ale spokojnie, jest Alex tutaj, człowieku doktor. Jak możecie zauważyć, jest rana zrobiona i... O, rozpalił ogień. Dobra, i teraz cyk, do ognia i mają ognisko. Więc będą sobie teraz smażyli rybcie. O tak, rybcia, bardzo dobra rybcia. Ja nie lubię ryb, nie, możecie dać znać, czy wy lubicie, ale ja średnio. No dobra, czy... Aha, on tą rybę oddał jej. Ciekawe, dobra, teraz sobie śpią, jak gdyby nigdy nic. Wcale nie są na bezludniej wyspie, a i właśnie są jakieś dziwne dźwięki z zewnątrz. On naprawdę otworzył drzwi i wychodzi tak po prostu na bezludnej wyspie. Co on robi? Chłop jest szalony. Aha, nic nie widzi, dobra, czyli coś mu się przesłyszało chyba, albo i nie, i zaraz trafi na jakiegoś zombiaka albo pająka. Pająk tutaj jest! On w domku był. O kurde, czy ona będzie w kokonie? Uwaga, nie, już myślałem, pa, w ostatnim momencie udało mu się go znaleźć. Ty, o, co to jest? Kamień? Czy on naprawdę... O kurde, drugi pająk. O nie. Co tu się odwala? O nie, nie gadaj, że ona go patykiem pokona. No ale to w sumie Minecraft, to jest możliwe. Ale jak ja bym spotkał takiego pająka ogromnego, to ojojoj, uciekałbym, gdzie pieprz rośnie, naprawdę, nie? A patrzcie, a on się cały czas im przygląda i pewnie zaraz im znowu coś nowego zrespi. O nie, stado pająków ich goni. Ty, co to jest? Jakaś ściana? Ściana z różnymi jabłkami? To było jabłko? Ej, to wygląda jak jabłko, ale nie do końca. Aha, on to próbuje rozwalić, ale coś mu nie idzie. Okej, to są jabłka. Albo granaty. Czy to wybuchnie? A nie, myślałem. To jest kwas jakiś, pa. Jakiś kwas tu był. Ej, czyli to wybuchło. Dobrze mówiłem. Przepowiedziałem przyszłość, widzicie widzowie? O, 20 dzień survivalu, dobra. O kurde, ty, ja widzę, że tutaj jest już wczutka na polowanie i pa, i pyk. A, już myślałem, że go upoluje, ale chyba nie do końca. On się zastanawia tutaj, czym by im dowalić, żeby nie mieli zbyt prosto. I uwaga, co tym razem wymyśli? O kurde, małpy i pioruny. No to nieźle. Dobra, on rozbudowuje domek, a ona sobie maluje. Ciekawe, czym maluje na bezludnej wyspie. Świetnie, o kurde, wiatr wieje, o nie, tylko nie to. Wiatr go porwie, czy nie? Nie, aha, bo jest deszcz, no tak. Zaczął się sztorm. Okej, siedzą sobie tutaj w domku. Okej, i... Ej, co jest? Ej, a to nie jest tak, że to... Aha, on mi pokazał to, że są bezpieczni jak coś. Myślałem, że będą to jeść. A to zabiło tego pająka, wiecie, o co chodzi? No dobra, tak czy siak on się przygląda przez okno. Zwieje im dach, czy nie? Uwaga, ej, bo to tak wyglądało, jakby miał
miało zwiać im dach. Tak, zwieje im dach, pa. O kurde, pa, w ostatnim momencie człowieku złapał linę, która trzyma dach. Ale coś mi się wydaje, no właśnie, że to niestety nic nie da. I dach odfrunął. No i teraz zacznie padać na nich. Oj, w ogóle nie fajnie, w ogóle. Czy on da radę ten dach zrobić od nowa? Albo znaleźć ten stary? O kurde, jest ta małpa i ona ma to toporek, pa. O człowieku, ty. O kurde, Steve, jakie tutaj skille, ty. W łapaniu latających sikier. Nie, no nieźle, naprawdę. Okej, dobra, on dalej rzucają sobie tymi sikierami. Aha, banany, czy mi się wydaje? Tak, patrzcie, banany. Mają tutaj, o kurde, jakąś trutkę. Dobra, rzuca mu banana. O, on sobie będzie szamał. A nie, pa. Ej, co jest? Co tu się wydarzyło właśnie, bo oj. Dym z uszu? Co jest? Co z nim się stało? Czy on też wybuchł? Co jest? O kurde, pa, teraz będą drzewa ożyją, chłopie, na tej wyspie i tsunami będzie. Ej, to jest za mocne, naprawdę, nie? Po, jako fala, człowieku. O la la, mamy przekichane. I jak to się skończyło? Aha, jedną wielką tragedią. Domku nie ma i teraz przy drzewach. Czy drzewak będzie ich atakował? Comeback later. Okej, czyli uciekli. Udało im się uciec, może tak, nie? Ale czekaj, ty, co on robi tymi... A, bo, o kurde, on ich złapał. Patrzcie to, co się teraz odwali. Aha, czyli będzie ich teraz po prostu bił. Czy Steve wpadnie na jakiś super rewelacyjny pomysł? Tak, rozplątał się. Alex też. Wyrzucił ją jak workiem ziemniaków. Teraz będzie wielka bitwa, proszę państwa, patrzcie to. I pyk, o, sam siebie zablokował. Teraz do wody. No, i teraz utonie pewnie, utonie. Nie, to będzie ich tratwa. Pa, oni na nim odpłyną. Teraz się dowiedzą, że to wszystko był tylko jeden wielki test. Aha, on jeszcze ze spluwą w ogóle, co jest? O, świniok, pa. Pa to i wbiega w niego i chłopa nie ma. Okej, czyli te 100 dni na bezludnej wyspie okazały się nie do końca 100 dniami na bezludnej wyspie, bo to wszystko było w laboratorium. Ciekawe. Okej, co my tutaj mamy? Jest jakaś kolejka? O kurde, jest tu Alex. Okej, jest kolejka, patrzcie. Jest masa zombiaków. O kurde. I co tutaj się wydarzy? Czekajcie, bo ona ewidentnie jest tam uwięziona. Zombiaki wchodzą na górę. O nie, a kolejka przestała działać. Czy ona skoczy? Nie gadaj, że ona skoczy z takiej wysokości. Typa, SOS jej latarką dają. O, jest Steve'ek, dobra, okej. Czy on odpali to, czy nie? Czemu on tego nie odpali, skoro tam jest? Halo, o co tu chodzi? No, fajnie, to odpal to, gościu. Aha, na hamak ma skoczyć? Ciekawe, no dobra. Zawsze to jakieś rozwiązanie, prawda? Prawda, no właśnie. A, dobra, czyli ta kolejka zacznie działać, a ona ma zejść do tego, dobra. I cyk, okej. Ty, co jest? Co tu się odwaliło w ogóle? O co chodzi? Bardzo mocne. No dobra, najważniejsze, że Alex jest cała i Steve jest cały. Pokonali, można powiedzieć, pierwszą falę zombie. Chyba minęło parę dni, tak to wygląda przynajmniej, bo mają już spluwy i w ogóle. Patrzcie, teraz wsiadają do auta. Minecraft na modyfikacjach, ale wiecie, to animacje, więc można tutaj... Wow, patrzcie, ile mają żarcia, człowieku. Dobra, zajeżdża mi tutaj bez kitu jakąś taką, wiecie, The Walking Dead, apokalipsa, tylko że w minecraftowym świecie. O nie, nie mają paliwa w furze, chyba nie odjadą. I narobią hałasu i zombie ich znajdą, tak mi się wydaje. No, tak jak mówiłem, nie ma fuel. No fuel, mordo, lipa. A, ale czekajcie, ty, on znalazł, aha, on chce chyba przelać fuel z innej fury do baku. Tak, no, taki ma plan, ale chyba z tego, co widzę, nie za bardzo mu to wychodzi, bo... Nigdzie nie ma paliwa. O, znalazł. Zarąbiście, dobra, okej. Czyli odlewa sobie tutaj paliwko z fury. Proszę bardzo, elegancko. O kurde, i ma gościa pochodnią, co jest? O kurde, pa, podpalił się. No tak, bo paliwo zaczęło, aha. Czyli on jakby, chłop miał farta, że puścił ten wężyk i akurat, dobra, nieważne. Widzieliście, co się wydarzyło, nie? Steve zadowolony to zadowolony Steve. Proste, nie? Dobra, wraca sobie, jak możecie zauważyć, z tym boilerem. I teraz wlewa Ben, człowiek, do furomanki i znowu próbuje. O, odpalił. Ale nie ma Alex. Gdzie ona się podziała? To jest dobre pytanie. O la la, dobra, teraz już bez żartów ze spluwą łazi. Są tutaj jakieś plamy niepokojące, aczkolwiek może być to znak, że tędy szła Alex, chociaż nie wiadomo. No ale dobra, cały czas podąża tymi śladami i szedł do jakiegoś garażu. Okej, co w tym garażu będzie? Są jakieś tutaj łachmany, jak możecie zauważyć, albo to jest sklep. To jest możliwe, że to jest sklep, bez kitu, no. Dobra,
rozgląda się, ale nigdzie nic nie ma podejrzanego poza drzwiami, które otwiera. I uwaga, co tutaj będzie? O kurde, muzyka wskazuje na coś porąbanego. O nie, Alex została uwięziona przez zombiaki. I idą kolejne zombiaki z drugiej strony. O kurde, no i co on teraz zrobi? Poddał się, naprawdę przyśmiałeś spluwę, mógłbyś ich rozwalić, gościu. No dobra, no niestety, ale są w niewoli. Zombiaki ich złapały, teraz ich gdzieś prowadzą. Do więzienia ich prowadzą, czaicie? Ej, to jest jakiś turbo mocne, tego się nie spodziewałem, nie? Autentycznie. Zamknęli ich zza krat, a ja myślałem, że oni ich i pożrą. Wiecie, jakby żeby dali się zombiakami. A oni chyba, że plan mają taki, żeby później to zrobić. I na razie tylko ich do więzienia dali. O, co to jest? Patrzcie, coś jest w tym podłodze. Co to jest? Uwaga. Okej, czy to była benzyna? A, okej, oni wysadzą to więzienie. Ej, mocne, patrzcie, co oni właśnie robią. Oni robią koktajl Mołotowa. O człowieku, i rzucą w nich, pa to, uwaga. Tak, i koktajl człowieku na łeb, pa to i pyk. Ale jak trafił w ogóle, nie? Między kratami, skubaniutki. O, i klucz mu wypadł, dobra, sztos. Fajnie, fajnie to zrobili, pomysłowo. Nie powiem, że nie. Uwaga, co teraz? Ty, on się zamienił z zombiaka na Steve'a. O kurde, dobra, czyli mają nowego przybysza jakby w swojej ekipie. I teraz, na spokojnie. Myślę, że dadzą sobie radę, no w końcu jest ich trójka, nie? O kurde, kolejny. Dobra, i oni pewnie teraz będą tak odnajdować coraz więcej ludzi, którzy byli zombiakami, ale się pozamieniali w człowieków. Wiecie, w człowiek. Człowieki, człowieku. No ale wiecie, o co chodzi, nie? Więc ma to duży sens. No dobra, okej. Ciekawe, ile to auto tych trupów pomieści, nie? Znaczy, no dobra, na razie nie wiemy, czy to trupy, ale wiecie, o co chodzi, nie? Dobra, odpalił w końcu furę. Po 10 latach się udało i gdzieś jadą. Dobra, w końcu. Tylko pytanie, gdzie dojadą w ogóle i czy dojadą, bo pewnie znając życie na ich... O kurde, pa, obudził się. Pa, drugi też się obudził. I nie gadaj, że oni... Oho, czy oni będą kumaci, czy nie? Bo nie wyglądają jakby cokolwiek rozumieli, gdzie są i co tu robią. Uwaga, a coś tam powiedział do nich, chyba ich uspokoił. A on teraz mu opowiada historię, jak to się stało, że on się zamienił w zombiaka. No dobra, był w sklepie, wziął sobie bułkę. Okej, okay, mega ciekawe. Wziął sobie, rozumiesz, jeszcze mleko. O kurde, aha, w telewizorze jest pokazane, że się zaczęła, aha, inwazja. Okej, okay. I on dostał i w ten sposób się jakby zamienił. Jaki wybuch na green screenie mocny, nie? No dobra, ale nie, on się nie obudził. Zamienił się, widzicie? Dobra, czyli to było w sklepie. A u drugiego jaka była sytuacja? Jechał sobie autem, jak gdyby nigdy nic, jak widzimy. Dobra, nie miał paliwa, skończyło mu się paliwo i dlatego chciał zajechać na stację benzynową, żeby zatankować. No jakby wiadomo, nie? Wychodzi z fury i co teraz? O nie, i to, i go też to trafiło akurat w momencie, kiedy wysiadł z fury. Jakby nie wysiadł z fury, to mógłby być normalny, chociaż nie wiadomo, ale no w założeniu takim, no tak. Więc w ten sposób też zamienił się w zombiaka. Chociaż to dziwne, bo stacja wybuchła jeszcze bardziej i w ogóle jakby... Da, nieważne, moje rozkminki, nie? No dobra, i co teraz? Teraz pokazuję... Teraz omawiają chyba historię Steve'a i Alex, tak? Nie, chyba że... A nie, oni po prostu tu wracają, dobra. Już myślałem, że oni opowiadają historię, nieważne. Oni wjeżdżają teraz na zombiaki, żeby uratować miasto przed inwazją, człowieku, rozumiesz? Tylko oni muszą to chyba zrobić ogniem, na to wychodzi, bo cała reszta, dzięki temu, że były jakby, że byli podpaleni, się zmieniła w ludzi, wiecie, o co chodzi. Więc nie wiem, jaki Steve ma plan, ale uwaga, aha, zablokował drzwi, okej, okay. I co teraz? Aha, oni idą jakimiś skrótami, aha, wyjdą na dach? Tak, weszli na dach, tutaj mają, patrzcie, normalnie okno na to wszystko, oni to chyba będą chcieli wysadzić, tak mi się wydaje przynajmniej, nie jestem pewien, no ale dobra, oni się cały czas tam dobijają, oni zdejmują po prostu szkło, okej, okay. Ciekawe rozwiązanie i schodzą na dół, no, ciekawe skąd mieli tą lidę, no ale dobra, nie będę mogli mieć w ekwipunku, tak, nie będę się czepiał, nie, dobra, oni są zajęci i w ogóle ich nie widzą, ani nie słyszą, turbo dziwne, i teraz miotacz ognia wezmą, pa, czy nie, zauważą ich, coś mi się wydaje, że ich zauważą i że to nie będzie takie proste, nie, któryś z nich, o, właśnie o tym mówiłem, właśnie o tym mówiłem, a nie, dobra, w odpowiednim momencie, bo wszyscy zostali spaleni i w ten sposób Steve i Alex uratowali miasto, bo wszyscy wrócili do swojego normalnego życia. Cudowna historia, która zasługuje na łapkę w górę, mój drogi, więc zostaw łapkę w górę, jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś. Historia pierwszego Withera w Minecrafcie zaczyna się od trzech księżąt. Co jest? Okej, okay, dobra. Mamy tutaj ich imiona i oczywiście najmłodszego. Okej, okay, dobra. A, Steve jest najmłodszy, no dobra, wszystko jasne. Jak możecie zauważyć,
zauważyć, są chyba w neterze. Czujesz to? Bracia, to zapach przygody. Co jest? Nie wiem, wszystko pachnie jak dla mnie. Ten obrzydliwy piasek dusz. Aha, że tak samo, okej. Powinniśmy po prostu wrócić do domu i zostawić za sobą wszystkie te słodkie łupy z twierdzy. O kurde, gaz ich zaatakował. Dobra, zestrzel go, jazda! I bam, człowieku, zestrzelony. Chłop był i chłopa nie ma. Dziesiątkę, teraz podążaj na mnie. Bracia, chwała. Co jest? Ej, mocny wstęp jakiś w ogóle tej historii. I w jaki sposób niby dowiemy się, jak powstał Wither? Te historie były prawdziwe. Gdzieś w głębi tej fortecy jest mnóstwo bogactw. Będzie to potężny prezent dla naszego ojca króla. Tak, ale co z potworami? Słyszałem, że mroczne zło drzemie tam. Gotowe do ataku. O kurde. Zaatakujemy intruzów, wtedy posmakują gniewu mojego ostrza. Ej, dobra, czyli ewidentnie chcą, słuchajcie, obrabować całą fortecę, a Steve totalnie nie chce tego robić. Okej, dobra. Pa, tutaj, cyk. Tyk, szybkie ruchy. Gdy tylko weszliśmy do fortecy, zostaliśmy tam przytłoczeni przez szkieletów. Okej, dobra. Nie będę też czytał wszystkiego, jak chcecie, możecie sobie czytać, nie? Nawet wojownicy ich kalibru nie byli w stanie poradzić sobie z tyloma wrogami naraz. Potrzebowali mnie. O kurde, chwyć swój topór bojowy i pomóż nam. Nie mogę. Czemu? Ej, czemu on nie chce im pomóc? Ich jest zbyt wielu, no jest ich trochę. Mój strach zwyciężył nade mną. Porzuciłem moich braci. Co? Zostawiłem ich na śmierć. Co jest? Co za chłop w ogóle? Oni walczą, a on się zawinął. O nie. Ej, jakie smutne w ogóle. Zawsze byłem słaby. Nawet gdy byliśmy małym. Aha. Zawsze mnie chronili. A teraz, kiedy potrzebowali mojej pomocy, byłem zbyt przestraszony. Ej, co tu się dzieje? Nie, co ja robię? Powinienem pomagać im w walce. Okej, czyli jednak wrócił do niego rozsądek. Jestem wojownikiem. O nie, Blaze nagle. Czy... Aha, okej. Dostał strzała po prostu. O kurde, jeszcze oni go ochronili. Po to. Weź to. Oj, pam, człowieku. Oj, ale tutaj to nie tak szybko. Nie tak szybko, bo to jest ognisty wariacik. O kurde, on ich spalił. Przeciął go w końcu toporem na pół. Ale oni zostali pokonani. Trzymajcie się, muszę tylko ugasić płomienie. Jest już dla nas za późno. O nie. O kurde, twierdzę łupy z powrotem do ojca. Ej, mocne bardzo. Patrzcie to, czyli zostawił ich finalnie. W sensie oni go do niego wrócili, ale no niestety. Lipa. Zabrałem ich cząstki z powrotem do ojca, także cały łup. Moi bracia mieli rację. To była cenna sala dla królestwa. Ale jakim kosztem? Kurde, ja w roli lektora to po prostu piękne, nie? Ale te napisy też są dziwne trochę, więc sorry. Byłem jego jedyną rodziną, która pozostała. Nie pozwolimy, aby ich ofiara poszła na marne. Zbudujmy pomnik upamiętniający to zwycięstwo w otchłani. No, dziękuję, ale nie jestem godzien takiego zaszczytu. O kurde, mocno. Zbudujmy go na dziedzińcu zamkowym. Jego podstawą będzie z piasku dusz, aby odznaczyć miejsce, w którym rozpoczęła się twoja misja. Będą trzy strzaszki. A, patrzcie to! I w ten sposób zrobił się totem Withera. O kurde. A trzecia głowa to będzie jego. Reprezentować ciebie, najdzielniejszych z nich. O kurde. Ej, czy jak oni chcą zdobyć tą głowę? Czy oni ją po prostu sobie zrobią? Ja nie mogę. Ale masakra, nie? Dobra, wszyscy są zadowoleni, aby uczcić wielki pobój moich synów. Ej, oj, oj, oj. Czy oni postawią właśnie teraz trzecią głowę i wszystko się zacznie, czyli cała bitwa z Witherem. Uschnięta czaszka, no, patrzcie to. O kurde, w tym momencie tysiące myśli przeszło mi przez głowę. Smutek moich braci, żal, że nie mogłem ich uratować. Wstyd, że teraz zabieram całą chwałę. Ej, porąbany, nie? Chcę więcej niż... O kurde, ej, ale zawsze mogłem udowodnić, że jestem prawdziwym mistrzem. No dobra, położył to. Okej, i nic się nie wydarzyło. Ale gdy tylko odłożyłem ostatnią czaszkę, a jednak, patrzcie, Wither się tworzy. O kurde, zostań z tyłu. Ej, patrzcie to. Obudziliśmy coś. Dusze uwięzione w piasku i czaszkach. Ja pierdziele. Ej, turbomocne, autentycznie. Pa, jest Wither. Czyli tak powstał Wither. To wszystko przez trzech braci, czajcie? Ej, mega ciekawa historia, naprawdę. Nic nie zrobiłeś, mój królu. Przysięgam, że to była bestia niepodobna do niczego. No, on niepodobny jest do niczego. Wyglądała na wściekłą. Okej. O kurde, i teraz wszystkich zaczął atakować i niszczyć wszystko. Nie stój tak, atakuj, zabij tę nikczemną bestię, właśnie, atakuj go, kurde. O, trafił go nawet, pa, ale to szybko się chyba zmieni. A nie, patrzcie, unik zrobił, dobra. O nie, trafiło jego ojca, zapłacisz mi za to. I dobra, czyli bitwa na pełnej. Od razu wiedziałem, co się stanie z moim ojcem. Miał taki sam wyraz oczu, jak moi bracia. O nie, zaklęcie potwora jest jak trucizna. Moje ciało więdnieje, chroń naszych ludzi. Proszę, nie możesz
umrzeć. Ej, ale porąbana jest ta historia. Ej, mega smutna w ogóle, nie? Nie mogę... O, mój syn... Yo, yo! Czy on pokona teraz lidera? To jest pytanie. Nie miałem wyboru. Albo pomszczę swoją rodzinę, albo umrę próbując. No to ciekawe, pa, to. Jeszcze wioska po wiosce, ale wydawało się, że za każdym razem został zraniony, pojawił się... Ej, kurde, mocne. Nawet sam smok kresu nie był tak potężny. Mój topór się zepsuł i skończyły mi się strzały. Ale ledwo się wyczerpałem. Połowę zdrowia potwora. Jedyne, co mi pozostało, to diamentowy miecz. Był ciężki. I żeby zranić, musiałbym ponownie się zbliżyć. Wieśniacy już nie żyli. I zniknąć. Łatwo by było uciec i zniknąć. Ale nie mogłem. Pa, to! Rzuci się na niego. Czy skoczy na niego teraz i zada mu ostateczny cios? O nie! Nie zada, bo dostał hita na łeb. O kurde, niedobrze. W ogóle nie... A on udaje. Świetnie, świetnie. Dobry pomysł. I teraz chwyci za miecz? Czy on chwyci za miecz? Tak! Chwycił za miecz i pokonał Widera. Okej. Czyli finalnie mu się udało pomścić jego rodzinę. Ale jakim kosztem stało najgorzej? Co jest? Ej, mega porąbana historia, nie? Tak zaczęło się moje samotne panowanie jako króla. Robiłem wszystko, co w mojej mocy, aby robić to, co było dobre dla mojego ludu. Ale ilekroć było to trudne, kiedy się przestraszyłem. Pamiętam moich braci i cenę, jaką zapłaciłem za tchórzostwo. Ej, no, cenę mocną zapłacił, naprawdę. Tak samo jak mocna była ta historia. I takim akcentem kończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli tak, zostawiajcie łapy w górę, subskrybujcie. No i pamiętajcie, że jak walczycie z Widerem, to walczycie z trzema braciami. My to z dwoma, ale z trzema. Rozumiesz? Trzymajcie się. Elo. Pau.